kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym pudełkiem Shinebox. Jest to edycja urodzinowa, birthday edition. Cały czas patrzę w tą kamerę, czy się czasem coś z nią nie wydarzy, bo powiem Wam, że dzisiaj po prostu przez pół godziny wszystko ustawiam i cały czas mi się coś dzieje, więc hello. Na przykład lampa. Lampo, świeci na mnie. Na mnie świeci. Jest to edycja urodzinowa. Ma oczywiście przecudne i przesłodkie pudełko. Ja jestem ciekawa, co w tym pudełku się znajduje. Nie sprawdzałam na stronie Shinebox, co w tych pudełkach jest, bo ja po prostu zawsze wolę mieć niespodziankę. Więc sobie rozpakowujemy, moi drodzy. Pokazuję Wam, że nic nie widziałam. To jest ta karteczka. I oczywiście, jak zawsze w Shineboxie, mamy tutaj jakieś kupony rabatowe tego typu rzeczy. Tym razem mamy kupony rabatowe na soczewki kontaktowe z AccuView i wuszer na okulary. I powiem Wam, że całkiem spoko, bo właśnie ja się zabieram do tego, żeby kupić okulary, więc no 25 zł, no ale piech, o to mnie chodzi. No i tutaj o jakiejś diecie, no ale tam dieta to mnie nie interesuje. No i tradycyjnie, patrzcie, jaka to jest słodka naklejka w ogóle. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. I rozpakowuję teraz przy Was, żeby nie było. Rozrywam, słyszycie ten dźwięk? Ok. Pierwsze co wyciągam, to tutaj jakieś próbeczki ze Skin 79. Jest to. Coś tu pisze po japońsku w ogóle. Hot Pink Whip Gold. Nie wiem w ogóle do czego to jest, nie wiem o co w tym chodzi. It's a triple functional Big Lash Balm, which presents natural skin texture with light application and powdery skin with matte finish melting formula. O matko, co my tu mamy w tym pudełku? Patrzcie na to. Pierwsza rzecz, która mi wpada od razu w rękę, to jest w takim opakowaniu i jest to krem do rąk. Limetka i mięta. I tutaj jest napisane, że to jest w ogóle jakiś pewnie eko coś, bo to tak mi wygląda. No powiem Wam, że taka tubeczka od razu mi podpada na jakieś eko. No tak, pachnie jak mojito. Tak Wam powiem, pachnie jak mojito. Czyli to jest taki kremik do rąk, on wygląda na taki 60 ml. Mi się wydaje, że to jest produkt pełnowymiarowy, zaraz Wam powiem. Produkt pełnowymiarowy jest to krem do rąk limonka z miętą. Jest tutaj 20% masło shea i on mi się wydaje, że starczy na długo, bo wygląda na taki dość dobrze skoncentrowany. Ma fajne opakowanie, takie troszeczkę inne. Jego cena za taką gramaturę pełnowymiarową to jest 39 zł. Nie wiem, czy bym kupiła krem za 39 zł, ale fajnie będzie taki krem na pewno przetestować. Kolejna rzecz, moi drodzy, to Magic Lash. Jest to serum do rzęs, po prostu. Ja teraz używam serum z For Long Lashes. Ale ono mi się kończy i właśnie tak myślałam już sobie nad tym, żeby coś kupić innego, żeby przetestować, ale właśnie dostałam od Shineboxa, więc nie muszę kupować. I to jest serum stymulujące właśnie wzrost rzęs, to jest też produkt pełnowymiarowy. Ma 5 ml, jego stała cena to 99 zł. Jest oparty tylko i wyłącznie na naturalnych, biologicznych składnikach i biotechnologicznym kwasie hialuronowym. Jednym słowem, nie zawiera Bimatoprost, to jest taki składnik leku na jaskrę i właśnie te wszystkie produkty zawierają coś takiego, a ten Magic Lash właśnie nie zawiera, więc fajnie, to jest na plus, więc bardzo chętnie przetestuję, zobaczę i dam Wam znać. Kolejna rzecz, która mi wpada w ręce, to masełko do skórek i też bardzo dobrze, że przyszło, bo właśnie moje skórki też są jakieś takie nieposłuszne ostatnimi czasy, więc również sobie chętnie przetestuję. Fajnie pachnie, jest w postaci takiego fajnego kremiku. Fajnie pachnie, pachnie takim, ja lubię takie zapachy zazwyczaj właśnie balsamów do ciała, ale to jest mega takie gęste, skoncentrowane. To jest koszt 9 zł za 12 ml i on no właśnie chyba też jest, tak, też jest to produkt pełnowymiarowy, firma Silk Care. Następna rzecz to znowu firma Glazel. Ja po prostu powiem Wam, że mi się strasznie spodobały te produkty, które ja dostawałam dotychczas od Shineboxa. I teraz mamy cień i jest to cień wypiekany. I on jest w takim kolorze, czekajcie, zrobię Wam swatcha, bo ciężko mi to nazwać, oberżyna. Dajcie znać w komentarzach, jak się nazywa taki kolor. Tutaj wygląda na taki z drobinkami, a ogólnie jak się go właśnie zasłoczuje, to on się robi taki satynowy i już tych drobinek nie widać. Ale ogólnie kolor ciekawy, powiem Wam, no spoko całkiem. Do jakiś tam makijaż się sprawdzi. Ten cień Moi Mili 30 zł kosztuje. Produkty z Glazer są fajne, więc być może dlatego też firma Glazel decyduje się właśnie na takie ceny. No i oczywiście też zapomniałam wspomnieć, że jest to produkt pełnowymiarowy. Następna rzecz jest to Lila My Peeling Algowy do ciała. To jest taki słoiczek, dość ciężki Wam powiem szczerze.
I też właśnie skończył mi się peeling do ciała, więc to po prostu czasami jest tak, że dosłownie shiny box trafia po prostu jak strzał w dziesiątkę w jakieś moje braki w pielęgnacji albo gdzieś tam w kosmetyczce. I on pachnie tak trochę miętowo, ziołowo, a algowo, no nazwijmy to, że pachnie algowo. On ma taką konsystencję dość zbitą, ponieważ jak to obracamy, to w ogóle nawet nie wylatuje, nawet po ściankach nie cieknie, więc jest taki dość gęsty. To jest plusem również, że jest wyprodukowany w Polsce. Jego gramatura to 50 ml i on kosztuje w stałej cenie, gdzie to jest tylko 50 ml. On ma, normalnie ma 120 ml i kosztuje 51 zł. I on ma złuszczać, odżywiać i regenerować naskórek. Zmielony koralowiec zawiera także pierwiastki takie jak wapń, magnez, żelazo, potas i cynk, które przywracają witalność skórze, działają oczyszczająco i odżywczo na ciało. Następna rzecz, która mi tu wpada w ręce, to jest mgiełka do ciała z ekologiczną wodą z owoców pomarańczy i komórkami macierzystymi. Jest to firma Apis. I teraz tak, tutaj mamy tą mgiełkę. Ta mgiełka jest produktem pełnowymiarowym, ma 150 ml właśnie z takiej wielkości. Kosztuje w oryginale 24 zł. Jest właśnie oparta na takich naturalnych składnikach, ma subtelny, lekki aromat, który odpręża i relaksuje. Można stosować do każdego rodzaju skóry i oczywiście ja nie omieszkam. Tutaj chcę gdzieś psiknąć na siebie nawet. Nie. Powiem w ten sposób. Zapach jak zapach. W zależności od tego, co kto lubi. Mnie osobiście kojarzy się z odświeżaczem powietrza. No i ostatnia rzecz już w tym chaotycznym moim pudełku shiny boxowym, urodzinowym. Jest to żel z DAW. Kolejny żel z DAW. Akurat ja tego żelu Gentle Exfoliating, czyli takie delikatne nawilżenie, nie miałam. I znowu się powtórzę może, ale hitem jest to, że słuchajcie, też mi się kończy żel pod prysznic, więc po prostu shiny boxie, dałeś mi super prezenty. Prawie tak fajne jak na urodziny. Cena 11,45 za 250 ml. Takie same niespodzianki, wiecie o co chodzi. To jest fajne, takie miłe, jak się dostaje po prostu takie rzeczy, które akurat by się samemu albo sobie chciało kupić, albo które akurat gdzieś tam zaczną niedługo brakować, więc całkiem spoko. Pakuję te wszystkie rzeczy do kartonika z powrotem. Ogólnie jestem zadowolona z tego pudełka, powiem wam, bo jest naprawdę sporo produktów, których albo jeszcze nigdy nie widziałam, albo o nich nigdy nie słyszałam, albo chętnie po prostu z czystej ciekawości je przetestuję. Szczególnie moją uwagę wzbudził właśnie ten peeling algowy. No i ciekawa jestem tej odżywki właśnie do rzęs. Ta mgiełka, no ja będę miała fajny odświeżacz powietrza do domu, także spoko, też jakoś znajdę swoje zastosowanie. To by było na tyle dzisiaj, moi drodzy. Zachęcam was dziewczyny do subskrybowania Shiny Boxa ze względu na to, że po prostu właśnie można trafić na takie perełki, a myślę, że te 49 zł to jest taka cena, gdzie nawet tego nie poczujemy, a co miesiąc mamy jakieś fajne kosmetyki do przetestowania, albo pielęgnacja, albo kosmetyki i jest, mi się wydaje, to całkiem fajna opcja. Więc w opisie pod filmem podaję wam link do strony, na której możecie zasubskrybować Shiny Boxa i będzie mi bardzo miło, jeżeli właśnie zaznaczycie, że osobą, która wam poleciła, jestem ja. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że pomimo tego, że ten odcinek dzisiaj przebiegł bardzo chaotycznie i bardzo tak w ogóle dziwnie, inaczej niż zwykle, to mam nadzieję, że również taki pogadankowy, luźny film wam się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam was do klikania kciuków w górę, być może następny raz się bardziej ogarnę. I jeszcze na pewno rzeczy, na które zwrócicie uwagę, to jest makijaż i tutaj wam podlinkuję link do właśnie filmiku z tym makijażem, gdzie właśnie użyłam, zastosowałam takie konturowanie a la Kim Kardashian. Wiem, że wiele z was to ciekawiło, więc jeżeli będziecie ciekawe, to zapraszam was do obejrzenia tego filmiku i jeżeli uda wam się odtworzyć taki makijaż, to zachęcam do tego, żebyście mnie oznaczały na Instagramie hashtagiem makeupwithlaurin. Już wkrótce, mam nadzieję, uda mi się zmienić na stałe tą nazwę na makeupwithlaurin i wtedy dam wam oczywiście znać. A dziś dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach. Pa!